Zgłoszenie kradzieży dotarło do policjantów od właściciela Jeepa wartego prawie 130 tysięcy złotych. Tak rozpoczęły się poszukiwania auta. Doświadczenie i zaangażowanie funkcjonariuszy szybko przyniosło efekt w postaci ujawnienia utraconego samochodu. Samochód został odzyskany na terenie Wrocławia, natomiast sprawca dalej pozostawał nieuchwytny. Mężczyzna ostatecznie jednak wpadł. Jak się okazało, miał na sumieniu więcej niż tylko kradzież Jeepa. Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut trzykrotnego włamania na konto bankowe uprzednio skradzioną kartą bankomatową. Tutaj na wniosek funkcjonariuszy prokuratura rejonowa zastosowała wobec 45-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Dodatkowo mężczyzna okazał się recydywistą za przestępstwa, które popełnił, grozi mu teraz nawet 15-letnia odsiadka.